Witam Państwa bardzo serdecznie. 14 lipca roku pańskiego 2013. Jest mi niezmiernie miło, że zasiedliście Państwo dzisiaj przy swoich komputerach, że mogę gościć w Waszych domach. Prosiłbym tylko o sygnał, czy słychać mnie, sygnał na czacie. Widzę, że są osoby, które czekają, słychać mnie i pomalutku zaczniemy. Drodzy Państwo, zastanawiałem się, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali, i wpadł mi w ręce właśnie z tego Nexusa z 2010 roku bardzo fajny artykuł pod tytułem Na ile naukowa jest naukowa, bym powiedział tak zwana naukowa medycyna. Artykuł napisany przez dwóch bardzo ciekawych ludzi. Jeden lekarz, drugi dziennikarz. Ludzi, którzy. Oj, coś mi tutaj spadło. No, patrzą dużo szerzej na pewne rzeczy, aniżeli normalnie większość ludzi. Bardzo często spotykamy się z tym, że większość ludzi krytykuje ten oficjalny nurt medycyny, nauki. Ale tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie ma innej opcji, jak zmianę tego całego systemu od środka. I właśnie tacy ludzie, którzy tworzą tego rodzaju artykuły, którzy na co dzień oficjalnie i otwarcie, odważnie mówią o swoich odkryciach, o tym, co ich boli, uważam, że powinni być rozpowszechniani. I dzisiaj odniosę się również do tego, o czym troszeczkę wczoraj, tydzień temu mówiłem. Przepraszam, ale tak mi to wychodzi, jakby to było z dnia na dzień, ale tak nie jest. I żebym, że tak powiem, wprowadził Państwa i siebie w nastrój tego, o czym chcę dzisiaj mówić, tak jak zawsze proszę, byście słuchali sercem. Przytoczę na początek kilka takich rzeczy, w kontekście których artykuł został napisany przez autorów. Co powiedzielibyście, gdyby okazało się, że istnieje niedroga, bezpieczna, prosta i wysoce efektywna terapia łagodząca ból i przyspieszająca proces uzdrawiania o około 50%, ale nie została jeszcze zaaprobowana przez Urząd Dożywności i Leków, który ją ignoruje? Czy to możliwe, aby działo się to za sprawą spisku przeciwko niej? A co jeżeli z tą nową terapią? Za tą nową terapią stoją wiarygodne badania, a mimo to najpotężniejsze periodyki medyczne odmawiają zamieszczania prac na jej temat, zasłaniając się śmiesznymi wymówkami. Czy wzbudziłem już wasze zainteresowanie? Idźmy dalej. Czy jest możliwy wszechogarniający spisek, wskutek którego miliony ludzi nadal cierpią niepotrzebnie? Ponieważ pozbawiono ich terapii umożliwiającej zmniejszanie bądź eliminowanie konieczności zażywania leków. Czy producenci ponad 40 przebojowych leków protestowaliby, gdyby te leki nie cieszyły się już tak wielkim powodzeniem i gdyby to wszystko miało rzeczywiście miejsce, czy nie bylibyście głęboko oburzeni? Rewolucyjna technika ignorowana przez medycynę. Drodzy Państwo, tych technik jest coraz więcej. Ja dzisiaj powiem przynajmniej o trzech. Jednej bardzo, bardzo starej, jednej bardzo, bardzo nowej. Ale to jest to, do czego zawsze Państwa zachęcam. Do tego, żebyście szukali. Bo tak naprawdę, jeżeli człowiek tylko się otworzy, to pomoc przychodzi z każdej, nawet tej najbardziej niespodziewanej strony. W 1999 roku skonstruowałem z inżynierem elektrykiem przepraszam, tutaj nie skonstruowałem, tylko skontaktowałem się z inżynierem. Ogłoszenie było nieco szokujące w treści i miałem zamiar wrzucić to pismo do kosza do śmieci, kiedy spostrzegłem, że podany w ogłoszeniu numer telefonu wskazuje na moją dzielnicę. Zaciekawiony zadzwoniłem pod ten numer. Maurice oświadczył mi, że wynalazł urządzenie, które nazwał fotonowym stymulatorem. Emitowało światło o określonej częstotliwości, zbliżonej do podczerwieni, które, jak twierdził, było zdolne zmniejszać większość różnych bólów. I tak naprawdę, drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mówili o bólu.
Ból jako jedna z bardzo niskich form i bardzo niskich wibracji, które są dosyć mocno rozpowszechniane dzisiaj w naszej rzeczywistości. Już o tym sobie rozmawialiśmy. Dlaczego, po co? Zresztą słuchacie pewnie w większości hiperfizyki, do której zachęcam bardzo mocno, bo no, tutaj Joanna i Jacek pokazują Państwu te mechanizmy, które są daleko, daleko poza zasięgiem możliwości dojścia większości ludzi tak naprawdę. Warto się czasami nad tym zastanowić i popatrzeć na to wszystko, co się dzieje dookoła nas. Ale skupmy się teraz na tym urządzeniu. Emitowało ono światło o określonej częstotliwości, zbliżonej do podczerwieni, które, jak twierdził, było zdolne zmniejszać większość różnych bólów. Początkowo nie uwierzyłem mu. Jeśli to, co głosi, jest prawdą, pomyślałem, to dlaczego nie stosuje się tego w praktyce klinicznej? Drodzy Państwo, bardzo często jest takie pytanie: dlaczego, dlaczego, dlaczego? Drodzy Państwo, no, nie od razu wszystko, co nowe, znajduje aplauz, nie od razu znajduje się w zastosowaniu w powszechnym użyciu. To jest pewna ścieżka. Czytaliśmy ostatnio, 2 tygodnie temu, o tym, jak profesor Garnuszewski, jaką gehennę przechodził, wdrażając, zmieniając w ogóle świadomość ludzi, decydentów, wdrażając akupunkturę, wprowadzając ją na, powiedziałbym, polskie salony. Dokładnie, tutaj jedna ze słuchaczy napisała: ból informuje nas o problemie. Dokładnie, jest to pewien sygnał, który wysyła do nas nasz własny organizm. Ale tutaj ból jako taki jest zbawienny. Znowuż mamy, ja bym powiedział, kulturę bólu i niektórym wręcz nawet zależy na tym, żebyśmy cierpieli, żeby ten ból trwał, trwał i trwał. I często ludzie poruszają się w takiej matni. Jedyną receptą na ból, ja prowadziłem już jeden program na temat bólu, ale no myślę, że to jest ten temat taki bardzo uniwersalny. Wielu ludzi cierpi i nie wie dlaczego cierpi. A nie wiedząc dlaczego cierpi, zrzuca odpowiedzialność za zlikwidowanie tego bólu na kogo innego, na lekarza, terapeutę takiego czy innego. No ale tak naprawdę ból, który nas dogania, to jest konsekwencja naszych własnych decyzji, niekoniecznie świadomych. I tutaj nie ma to znaczenia. Odpowiedzialność za to, że coś boli, ponosimy my sami. I tylko my sami możemy podjąć działania zmierzające do tego, by ten ból po prostu no, spełnił swoją funkcję i przestał nas niepokoić. Jako taki to jest po prostu sygnał, to jest taki czujnik, który mówi: coś jest nie tak. I umiejscowienie tego bólu, źródła bólu, my na początku ten ból jest bardzo delikatny, bardzo słaby, bym powiedział, tak jak głosik naszego sumienia gdzieś tam cichutko, my go często zagłuszamy, nie zwracamy na to uwagi i to jest chyba największy błąd, jaki robimy, bo w momencie, kiedy on urasta do bardzo dużej skali, no to wtedy stajemy się już bezradni, myśląc często, że to jest jakaś, nie wiem, dopust Boży albo jeszcze co innego. Najgorsze myślenie, jakie tylko może być. Warto w tym momencie wsłuchać się w swoje ciało. Naprawdę nasze ciało nam jest w stanie to odpowiedzieć. Nie zagłuszać tego bólu. No, powszechne są środki przeciwbólowe. Ja mówiłem Państwu tydzień temu o moim przyjacielu, który no teraz strasznie cierpi z racji tego, co się dzieje z jego nogą. Ale nie chcę dopuścić do siebie innych rozwiązań, aniżeli tylko tabletka przeciwbólowa. Póki był w szpitalu, dostawał w kroplówkach tabletki przeciwbólowe, teraz ma dylemat, musi się przestawić na zwykłe tabletki. I no nie może naraz łykać różnych, więc się zastanawia, czy najpierw ketonal łyknąć, czy później jakiś inny lek przeciwbólowy. Mimo tego, że te tabletki niszczą mu jelita, niszczą mu żołądek, niszczą florę bakteryjną i tak dalej, no. Nie był gotowy na to, żeby przyjąć inne rozwiązania, które tak naprawdę są. Między innymi ten artykuł o tym mówi, ale no. Dobra, poczytajmy dalej. Bardziej w tym artykule chodzi mi o to, żeby może nie tyle podważyć wiarygodność tego, co oficjalna medycyna podaje, tylko po to, żeby Państwu pokazać, że tak naprawdę ta medycyna, w którą tak ślepo ufacie, działa po omacku. Że tak naprawdę w tej medycynie akademickiej bardzo często do głosu dochodzą nie ci, którzy mają rację, tylko ci, którzy mają większe pieniądze.
Po prostu zdajmy sobie z tego sprawę. Nie zasłaniajmy się jakimiś wymówkami na zasadzie, albo to jest nieoficjalne, albo to niesprawdzone, albo to lekarze i naukowcy. Nie. Drodzy Państwo, czy to lekarz i naukowiec cierpi? Czy jemu zależy w tym momencie na tym, żebyście, jak on ma hierarchię wartości, czy jemu zależy na tym, żebyście przestali cierpieć? Przecież jego nie boli. W każdym bądź razie jest to takie urządzenie, tutaj redaktor tego artykułu, no szereg przeprowadził badań, był świadkiem różnych badań i rzeczywiście urządzenie sprawdzające się w bardzo wielu przypadkach. Lekarz, który przeszedł całą ścieżkę, no dostał zgodę, by używać tego urządzenia, ale nie miał prawa reklamować go. Ja może znajdę tutaj ten kawałek. Nasz artykuł, który poddaje zdumiewające dane, słaliśmy przez 2 lata do wielu pism medycznych, ale bez powodzenia. Ich wymówki, którymi uzasadniali oni odmowę jej publikacji, wynikały z całkowitego niezrozumienia tej metody i niechęci do jej poznania lub czegoś, co należałoby nazwać nienaukową tendencyjnością, która kategorycznie neguje to, że nasza metoda może służyć z korzyścią dla naszych pacjentów. Także FDA odmówił rozważenia możliwości udzielenia Maurice'owi Ballesowi zgody na stosowanie tej metody w leczeniu wszelkich aspektów, jakie ujawniły nasze badania. Mimo naszych solidnych danych, oczywistej nieszkodliwości tego urządzenia i jego nadzwyczajnej efektywności w zakresie kosztów eksploatacji, czyżby miało to związek z rzekomymi poważnymi problemami w zarządzaniu wydziałem FDA, który zajmuje się medycznymi urządzeniami? Ani mnie, ani Maurice'owi nie wolno legalnie głosić, że to urządzenie działa w przypadku leczenia cukrzycowej neuropatii, ale wolno mi go używać, bez reklamowania, podobnie jak w przypadku każdej innej niestandardowej terapii. Nie wygłaszam żadnych apeli do społeczeństwa, a mimo to mam stały napływ pacjentów, którzy są zadowoleni z wyników badania. Odczuwam dużą satysfakcję, kiedy oferuję fotonową stymulację jako element praktykowanych przeze mnie kuracji w szerokiej gamie bolesnych przypadłości, szczególnie gdy te kuracje są uzupełniane pracą innych specjalistów z mojej integracyjnej kliniki. Minęło 10 lat, a ta rewolucyjna metoda wciąż pozostaje poza medycyną głównego nurtu. W jakim stopniu dzisiejsza medycyna opiera się na naukowych danych? Mimo wszystko jest wciąż nadzieja. Nawet przy tym wąskim paradygmacie, który obecnie dominuje, jest wiele genialnych, wyrafinowanych naukowych osiągnięć, które są zdolne przebić się przez bezwład i opór współczesnego establishmentu medycznego. Udało się nam dokonać niemal niewyobrażalnego wyczynu w postaci odkrycia ludzkiego genomu. A teraz jesteśmy u progu dokonania postępu w badaniach w dziedzinie komórek macierzystych, które... no i tak dalej. Jakie to ekscytujące badania wpływają na naukową medycynę praktykowaną w przeciętnym środowisku szpitalnym. W 1978 roku w raporcie Kongresowego Biura Oceny Technologii USA znalazło się stwierdzenie: na solidnych danych naukowych opiera się nie więcej niż 15% medycznych interwencji. Drodzy Państwo, jakie już macie w tym momencie szanse na trafienie na tą właśnie opartą na rzetelnych badaniach metodę, która Wam może pomóc? To jest jak 1 do 10. Do tego samego wniosku 13 lat później, w 1991 roku, doszedł Richard Schmidt, redaktor prestiżowego magazynu brytyjskiego British Medical Journal, stwierdzając, że zaledwie 1% artykułów publikowanych w medycznych magazynach to solidne naukowo prace, częściowo dlatego, że wiele metod leczenia nie zostało w ogóle ocenionych. Z kolei dr David Grimes podał w 1993 roku w amerykańskim magazynie, że wiele, jeżeli nie większość współczesnych praktyk medycznych cierpi na brak naukowych podstaw. Houston, mamy problem. Znacie Państwo te słowa, wiecie, kto kiedy je powiedział. W każdym bądź razie to aż się prosi, żeby wypowiedzieć, tak? Jest oczywiste, że naukowe metody wymagają sprawdzenia wszelkich roszczeń lub nowych odkryć poprzez badania kliniczne. Badania losowe na ślepo, kontrolowane placebo, to prawdziwie naukowy warsztat współczesnej medycyny. Niestety, naukowcy i ich sponsorzy nie zawsze skrupulatnie i uczciwie stosują tę sprawdzoną metodologię. Wskazują na to chociażby liczne przeciwstawne wyniki podawane przez różne laboratoria lub zespoły naukowców badające to samo zagadnienie.
Co takiego powoduje tak duże rozbieżności w wynikach? Skąd mamy wiedzieć, gdzie jest prawda? Skąd ten przeciętny człowiek ma wiedzieć, czy go oszukują, czy nie? Czy to jest tylko skok na jego kasę, czy nie? Drodzy Państwo, jeżeli nałożymy na to to, że oficjalnie mówi się o tym, że dążą do depopulacji na świecie, no to zrozumiemy podejście, tak? No nie wszyscy mają przeżyć, tylko czy wy chcecie należeć do tej grupy, która odejdzie z tego świata w przyspieszonym tempie i to w wielkich bólach? Dlatego pytanie, skąd mamy wiedzieć? Ano zapytać samego siebie, zapytać swojego własnego ciała. Ja wiem, że to może być niepopularne, niektórzy mogą się oburzyć. Mnóstwo sprzecznych informacji do ludzi dociera nawet z ambon kościołów, ale popatrzcie jeszcze, czyj interes oni reprezentują. To tak jak kiedyś swego czasu pan premier Belka, który reprezentował interesy Amerykanów, powiedział, że on, będąc w Iraku, tak naprawdę to on żadnego interesu Polski nie reprezentuje, mimo tego, że miał stąd ochronę, że tak naprawdę wylansował się na polu Polski, tak, to miał ochronę wówczas, tak? A on powiedział, że on żadnych interesów polskich nie reprezentuje, bo kto inny mu płaci? Nieważne. Skąd jadł chleb, ile lat się wykształcił i dzięki komu. Ważne było to, kto w ostatniej chwili mu płacił. Dzisiaj tak naprawdę ludzie dolara mają w oczach, stał się dla nich bożkiem totalnym i tak naprawdę warto zwrócić na to uwagę. Jeżeli wy nie służycie temu cielcowi, to tak naprawdę zastanówcie się, w czyje ręce wkładacie swój własny los i swoje zdrowie. Dlatego chyba najlepiej zaufać jest samemu sobie. Skąd mamy wiedzieć, gdzie jest prawda? Co więcej, w wielu podobnych przypadkach prowadzone są krótkotrwałe i niepełne badania, które są wykorzystywane w charakterze głównych lub wyłącznych podstaw w tworzeniu protokołów terapii klinicznych. Ja Państwu kiedyś mówiłem, dzisiaj przypomnę, rozmawiałem kiedyś przy okazji, jak robiłem certyfikaty do nadzorowania, pozyskiwania środków unijnych. Rozmawiałem z jednym z przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i zadałem mu pytanie, jak to jest, że lekarze uczą się tyle lat, a ta idea doktora Judyma, który z objawów wyciąga wnioski, dostosowuje terapię do pacjenta i tak dalej, podchodzi indywidualnie, gdzie to jest, gdzie to zginęło? On mówi, że lekarzom nie wolno, że są właśnie te procedury, te protokoły terapii, które są tutaj wpisane w przepisy i lekarz ma tak naprawdę stosować się do protokołu, do procedury, która przy danej jednostce chorobowej obowiązuje. On nawet sam do końca, jak nie jest pewien, czy zdiagnozował dobrze daną chorobę, to musi się posiłkować badaniami różnych innych specjalistów. No to pytam się, po co on się uczy 6 lat? Usłyszałem w odpowiedzi, że po to, żeby umiał przeczytać, co pisze w danej procedurze. Ja mówię, no dobrze, to pójdźmy dalej śladem. No wobec tego, to kto układa te procedury? No okazuje się, z jego ust padło stwierdzenie, że jest taka komisja, która składa się z ludzi z Ministerstwa Zdrowia i przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia i ta komisja ustala, co w daną procedurę ma być wpisywane. Ja mówię, no to fajnie, super, no to rozumiem, że w tej komisji zasiadają lekarze. Okazuje się, że dzisiaj lekarze zasiadają w ławach sejmowych, a w tych komisjach i bawią się w urzędników, a w komisjach siedzą inni urzędnicy, którzy nie mają pojęcia o pewnych rzeczach, jeżeli chodzi o zdrowie. I on mi zadał takie pytanie w odpowiedzi na moje pytanie. Jak myślisz, jakimi kryteriami posługują się przy wpisywaniu w procedurę danych leków? Drodzy Państwo, no chyba nie muszę dawać oczywistych odpowiedzi, tak? Także zastanówcie się jeszcze raz, czyj interes pierwej ma na względzie ten, który wam przepisuje taki, a nie inny lek?
Nie naciskajcie na lekarzy, mówiąc, że chcecie taki czy inny antybiotyk. To są wszystko tylko doraźne rzeczy, bo kiedyś mi pomogło. Kiedyś miałeś trochę inny organizm, bardziej odporny. On sam by sobie poradził w tym czasie. A przez te lata, przez faszerowanie organizmu antybiotykami, dzisiaj prowadzi się do tego, że organizm jest już w ogóle słaby i jego system immunologiczny jest bezbronny, tak jak system obronny naszego państwa. Na system obronny państwa niewielki macie wpływ, ale na system obronny własnego organizmu, własnego świata, własnego kosmosu macie przeogromny wpływ. Dlatego warto czasami wsłuchać się w te swoje ciało i zagrać w jednej ekipie. Ta tendencja do chodzenia na skróty podczas tworzenia nowych leków i procedur przed ich wprowadzeniem na rynek doprowadziła do przyjęcia wielu wątpliwej jakości terapii, które później wycofano ze szpitali ze względu na niekorzystne, a czasami wręcz fatalne w skutkach efekty uboczne. Dlaczego nie mówi się o tym, jak horrendalne odszkodowania w Stanach płacą firmy farmaceutyczne, często i szpitale? Ale w skali, kiedy no setki tysięcy ludzi umarło, to któż jest w stanie później się zgłosić po to odszkodowanie? Wielu ludzi macha ręką. Na tym się opiera ten cały biznes. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak mówiłem o tym, że swego czasu w latach 70. w Izraelu, kiedy trwał ponad miesiąc strajk lekarzy, ilość zgonów w szpitalach zmalała o połowę. I to są fakty, drodzy Państwo. Warto się nad tym zastanowić. Uśmierzanie bólu za wszelką cenę jest właśnie tą ceną, którą później płacimy. Ja już pomijam to, że ludzie, którzy odchodzą w takim stanie psychicznym i w takich permanentnych bólach, no to ich poziom percepcji też decyduje o tym, w jakim miejsce trafiają po opuszczeniu ciała fizycznego. Ale myślę, że o tym dzisiaj nie będziemy sobie już rozmawiali. Ten problem łatwo również prześledzić w przypadku konfliktów interesu, który dotyczy zazwyczaj zależności między naukowcami z uniwersytetów i sponsorami finansującymi ich badania. Kwota pieniędzy wydawanych przez przemysł na badania medyczne i rozwój wyniosła w 2000 roku blisko 60 miliardów dolarów, czyli 60% całości pieniędzy wydanych na ten cel, co znacznie przekracza to, co wydał rząd federalny. A rząd federalny wydał 25 miliardów dolarów. Dziś około 70% wszystkich funduszy przeznaczonych na kliniczne próby leków pochodzi z przemysłu farmaceutycznego. Drodzy Państwo, 70% pieniędzy na badania pochodzi z tego przemysłu, który na tym zarabia. To, co czasami pokazują w filmach a propos tych doświadczeń na ludziach, wprowadzania na siłę, bo ktoś komuś gdzieś zapłacił danego preparatu, to jest prawda. To nie jest fikcja literacka ani jakaś tam twórcza. Dziś około 70% wszelkich funduszy przeznaczonych na kliniczne próby leków pochodzi z przemysłu farmaceutycznego. Proszę pamiętać, że fundatorzy to ludzie, których produkty mają być rzekomo obiektywne i naukowo testowane. Nadzorowanie prowadzonych na uniwersytetach badań przez firmy farmaceutyczne, które je finansują, nie jest dziś czymś niezwykłym. Daje im to możliwość decydowania, co zostanie opublikowane. Rezerwują sobie przywilej pisania podsumowań artykułów, których autorami nie są naukowcy, którzy prowadzili te badania. W rzeczywistości, w przypadku niektórych publikacji, główny badacz nie ma nic wspólnego z badaniami, z wyjątkiem nazwiska, którym je firmuje, oczywiście za odpowiednią opłatą. Ja Państwu przypomnę, jak mówiłem tydzień temu o tym, jak prezes międzynarodowej korporacji zarabiał niewiele więcej, jak od pana profesora w małym laboratorium, które było niejako opłacane przez tą korporację farmaceutyczną. To świadczy dobitnie o tym, że pan profesor dużo wie i za to, by z tymi informacjami nie wyszedł gdzieś na zewnątrz, po prostu dostaje odpowiedni ekwiwalent pieniężny. Ale jeszcze raz powtórzę, to jest takie, jeżeli mnie słuchają ci wszyscy naukowcy, którzy gdzieś tam kiedyś, mam nadzieję, że któryś kiedyś posłucha któregoś z moich programów,
i usłyszy, dotrą do niego te słowa. To jest tak, jakby podcinał gałąź, na której siedzi. Cóż z tego, że ta gałąź, ten konar, na której siedzi, będzie obwieszony złotem? Jak odetnie, spadnie zgodnie z prawem grawitacji i naprawdę nie będzie co zbierać. I to jest przykre tak naprawdę, bo taki los gotujemy naszym następcom na tej planecie, ale mam nadzieję, że przyjdzie w końcu opamiętanie. W styczniu 2007 roku naukowcy Harvardu opublikowali artykuł w prestiżowym magazynie internetowym PLOS Medicine, wydawanym przez Publiczną Bibliotekę Naukową, w którym analizują wpływ sponsorów badań na ich wynik. Dokonali przeglądu 111 badań, z których część była opłacana przez niezależne grupy, a reszta przez przemysł. Oto jego wyniki. Badania fundowane przez przemysł były od 4 do 8 razy bardziej skłonne faworyzować interes przemysłu. Wyniki 38% niezależnych finansowych badań były niezgodne z interesem fundatora. Drodzy Państwo, tylko 40%, czyli można powiedzieć, no 1 na 3 prac naukowych wprowadzonych w fazie testów jest niezgodna z intencją tego, co chciał uzyskać fundator. A ja myślę, że to jest też wkalkulowane w ich ryzyko. Na tyle strat są w stanie ponieść, żeby sobie to później odbić. Zastanówmy się ponadto nad artykułem opublikowanym 20 stycznia 2007 roku w British Medical Journal zatytułowanym Czego nauczył nas VIOKS przez V, VIOKS i 2X. Ja do Państwu tylko przeczytam, czym był VIOKS. VIOKS 3, VIOKS. Jest to lek służący do objawowego leczenia stanu zapalnego i bólu w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Ci, którzy mają RZS, mogą sobie porównać, co im stosowano i jakie były tego efekty. Ja znam przypadek pani, która na ziołach miała bardzo dobre efekty i bała się stosować tych ich leków i nie brała. Lekarze byli zdziwieni, jak to jest, że ona wraca do zdrowia. Główny autor artykułu, Harlan Krumholz, czyli Harold H. Hines, junior, profesor medycyny na Uniwersytecie w Yale, utrzymuje, że firma farmaceutyczna Merck nie tylko zaciemniała krytyczne wypowiedzi na temat toksyczności tego leku, ale zaprezentowała również tendencyjny obraz badań i do napisania artykułu w czyimś imieniu wykorzystała inne osoby. Dalej pisze, że zachowanie tej firmy przypuszczalnie odbiega od zachowań innych firm należących do przemysłu farmaceutycznego lub biotechnologicznego. Jak pewnie niektórzy pamiętają, w 2004 roku VIOKS został wycofany z rynku, kiedy po głośnym procesie i oburzeniu mediów okazało się, że ten stosowany na całym świecie lek przeciwbólowy ma związek z udarami mózgu oraz tysiącami zawałów serca i spowodowanych przez nie zgonów. Ja jeszcze raz przeczytam. W 2004 roku został VIOKS wycofany z rynku po procesie i oburzeniu, z którego wynikało, że na całym świecie lek ten przeciwbólowy lek wywoływał udary mózgu i tysiące zawałów serca spowodowanych przez nie zgonów. Istnieją dziesiątki innych równie rażących przykładów. Na przykład w 2001 roku firma farmaceutyczna TAP Pharmaceuticals przyznała się do winy i zgodziła się wypłacić 875 milionów dolarów jako zadośćuczynienie z tytułu oskarżenia o przestępstwa kryminalne i cywilne określone w ustawie o fałszywych twierdzeniach. Firmę obwiniono o oszukańcze reklamowanie Lupronu, leku używanego w leczeniu raka. W celu uzmysłowienia sobie skali tego procederu zostawmy to z faktami na temat używania witaminy D jako środka powstrzymującego raka. Prawie 90 badań naukowych przeprowadzonych na przestrzeni wielu dziesięcioleci wykazało, że witamina D jest chroniącym przed rakiem czynnikiem powstającym w następstwie bezpośredniego kontaktu ze światłem słonecznym i zmniejszającym ryzyko zachorowania na raka o około 50%. Drodzy Państwo, samo słońce, pod którego wpływem nasz organizm wytwarza witaminę D, zmniejsza ryzyko zachorowania na raka o 50%. A zobaczcie, co się dzisiaj w mediach mówi. Uciekajcie od słońca.
No tak, bo jak jest słaby system immunologiczny, to nawet słabe promienie ultrafioletowe powodują wywołać oparzenia. Ja mimo tego, że jestem jasnej karnacji i kiedyś się bardzo, no, przy takim intensywnym opalaniu wręcz parzyłem na słońcu, dzisiaj mimo wieku tak naprawdę jestem bardziej odporny na słońce, aniżeli kiedykolwiek do tej pory. I o czym to świadczy? Ja wcale nie unikam słońca. Ściśle kontrolowane badania w sprawie wpływu dziennej dawki witaminy D w wysokości 1000 IU, jednostka międzynarodowa, International Unit, na częstość występowania raka, którego wyniki opublikowano w 2007 roku, wykazało po 4 latach, że ryzyko wystąpienia raka było o 60% mniejsze niż w grupie z placebo i o 77% mniejsze po skorygowaniu wyników o uczestników badania, którzy mieli raka przed jego rozpoczęciem. Inne badania wykazały równie istotne związki witaminy D ze zmniejszaniem przypadków cukrzycy, liczby zachorowań osób w podeszłym wieku, liczby przypadków stwardnienia rozsianego oraz innych chorób. A jak to jest w przypadku prostej metody fotonowej stymulacji? Jak dużo słyszeliście o tej zdumiewającej naukowej metodzie? Jeszcze kilka istotnych uwag. Losowe, podwójne ślepe, kontrolowane za pomocą placebo testy nie są jedynym sposobem ustalenia wartości terapii przeznaczonej do stosowania w praktyce klinicznej. Tradycyjne systemy, takie jakie istnieją w chińskiej, tybetańskiej i rdzennie amerykańskiej medycynie, są od dawna sprawdzone i posiadają dużą wartość empiryczną, bez względu na to, czy zostały sprawdzone naukowo, czy nie. Zostały one przetestowane setki, a nawet przez setki, a nawet tysiące lat. Tym niemniej ściśle naukowe badania posunęły się ostatnimi laty znacznie do przodu, mimo iż eksperci ciągle debatują nad właściwą metodologią badań, którą należałoby zastosować do korygowania różnic w umiejętnościach poszczególnych specjalistów i związanych z tym zmiennych. Należy także zauważyć, że metoda naukowa stosowana konwencjonalnie w badaniach medycznych, powiedziałbym akademicko, niekonwencjonalnie, nie lubię tego słowa używanego przez ludzi, którzy tak naprawdę niewiele wiedzą o świecie, usiłuje mierzyć działanie jednego czynnika, często leku lub terapii, na symptom lub chorobę. Chociaż takie podejście może dostarczyć ważnych danych, należy wiedzieć, że często chorobę powoduje wiele czynników. I w ramach terapii trzeba oddziaływać na wiele aspektów naszej fizjologii. Drodzy Państwo, przecież dobijam się do Was od wielu, wielu miesięcy już. Tak naprawdę wiele czynników powoduje dolegliwość i wyeliminowanie tylko jednego, przy pomocy tylko jednego leku, to jest jedna wielka jakaś paranoja tak naprawdę. Ktoś po drodze robi sobie cudowne badania, jak ja słyszę, że lekarz osobie, która ma raka, mówi: stosuj pan chemię, ale w żadnym wypadku witaminy C, proszę unikać cytryny, czarnej porzeczki i tak dalej, to mnie się, przepraszam za wyrażenie, cholera mnie bierze. Jakim prawem ten ktoś uzurpuje sobie monopol na to, co należy do Boga, tak? On leczy, ale przecież pacjentowi nie chodzi o to, żeby on zrobił doktorat, tylko chodzi o to, żeby ten człowiek mógł jeszcze wypełnić to, co ma wypełnić jego dusza na tym planie, póki nie zrealizuje tego zadania. I wcale nie musi tego wykonywać w ból, no chyba, że takie jest przeznaczenie duszy i jej plan nadrzędny. Także jeszcze raz. Podejście często chorobę powoduje wiele czynników i w ramach terapii trzeba oddziaływać na wiele aspektów naszej fizjologii. To jest to, co ja nazywam holistyką, oddziaływanie z kilku płaszczyzn. Z poziomu myślę, mówię i robię. Nie tylko robię. My często robię, oddajemy w ręce lekarzy. On każe, on robi, no to myślę, bo się podporządkowujemy. A gdzie jeszcze dwa aspekty nasze, naszego wewnętrznego ja? Myślę i mówię. Właśnie to zrodziło nowy model badań klinicznych, zwany badaniami wynikowymi. Nowy. Aż no, szkoda gadać. Nowy. Jaki nowy? To, co zawsze Państwu powtarzam, z punktu widzenia pacjenta, z mojego punktu widzenia, nie ma znaczenia, co mi pomogło. Pomogło, tak? Ale stosuję wszystko to, o czym wiem, że jest zdrowe. Czyli ruch. Czyli pozytywne myślenie, w tym dobrym tego aspekcie tego słowa, czyli praca nad sobą, nie klepanie wierszy bez sensu, tylko wejście w to, w zagłębienie się, to ma wynikać z głębi duszy, jeżeli o czymś się coś mówi, jeżeli coś się mówi, jeżeli o czymś się myśli, to ma być nasza istota.
to ma wypływać z naszego wnętrza. I jeżeli mówimy o zdrowiu, to tylko to, co może, co żyje, może odżywić żywy organizm, tylko to może wzmocnić ten organizm, a my łykamy tony chemii, z czym ma organizm dodatkowy problem, jeszcze go bardziej obciążamy, jeszcze go bardziej utoksyczniamy i przyspieszamy procesy. W zamian za jaką cenę? Procesy utoksyczniania, procesy, które za chwilę są już nieodwracalne tak bardzo często. I wtedy, kiedy już się wykończyło organizm, dopiero wtedy szuka się, jak to mówią lekarze, alternatywnych, ale tak naprawdę prawdziwych i naturalnych metod, naturalnych, wynikających z tego, co natura ukształtowała przez tysiąclecia. Ale nawet te metody, wtedy, kiedy już jest praktycznie rzecz biorąc końcówka życia, nie są w stanie odwrócić tych procesów. Bo nasz organizm działa z pewnego rodzaju inercją czasową i to trzeba sobie zdać sprawę, że w płaszczyźnie fizycznej ten czas jest potrzebny na to, żeby ten organizm na poziomie komórkowym się przebudował, żeby ten wewnętrzny murarz, ta wewnętrzna sprzątaczka dotarła do tych 7 trylionów pokoi, które zaśmieciliśmy przez 20, 30, 40, 50 czy 70 lat naszego życia. Przepraszam, że tak mówię, ale drodzy Państwo, no tak to jest. I ludzie często skupiają się na chorobie, bo ten ma takiego guza, takiego, temu coś tam takiego wyskoczyło tamte, albo coś innego. Albo niektórzy się skupiają na zarabianiu pieniędzy takim czy innym, różne firmy internetowe i tak dalej. Drodzy Państwo, każdy liczy na łatwy zysk i na szybki powrót do zdrowia. Przecież to jest nic innego jak hazard, utopia. Zapomnijcie o pewnych rzeczach, po to zeszliśmy na ten plan fizyczny, żeby zrozumieć pewne procesy wynikające jedne z drugich. I czy to będzie w aspekcie fizycznym, jeżeli chodzi o nasze ciało fizyczne, czy w aspekcie ekonomicznym. Warto spojrzeć na pewne rzeczy z wyższej perspektywy, o co się dobijam bardzo często. Nie patrzcie sobie pod nogi na zasadzie, bo ja mam taką chorobę. Spojrzyjcie na swoje życie z wyższej perspektywy. Wsiądźcie w ten helikopter, wznieście się ponad płaszczyznę planety i spojrzyjcie, co na niej robicie. Wasz organizm to wasza planeta. I popatrzcie przez wiele lat, jak się odżywialiście. Czy się faszerowaliście słodyczami, które są dzisiaj jakie są. Ja przypomnę, smak banana w lodach, w jogurtach daje substancja, która jest trocizną na wszy i mole. I pchły. Truje pchły. A nam bardzo fajnie smakuje, bo w niedużym stężeniu. A smak kakao, mówiło się kiedyś o tym, że w czasach komuny, pseudokomuny, bo w Polsce tak uważam, nigdy tak naprawdę w prawdziwym wykonaniu komuny nie było. Tam były tylko pewne przebłyski, to też tylko pewne ogniska tego były. Był pewien socjalizm, Kościół się miał tak jak nigdzie więcej. To niezadowolenie na poziomie psychicznym ludzie przekładali na to, że tłumnie gościli w kościołach, a dzisiaj Kościół zrobił sobie kurna kram z przybytków, tak, które wybudowali, tak naprawdę nie wiem po co. W Ewangelii świętego Tomasza poczytacie, jedynej Ewangelii w języku aramejskim znanej współczesnemu światu, pisze, rozłupiesz kamień, znajdziesz mnie, podniesiesz kamień, będę tam, tak? A drewno rozłupiesz, będę w nim. I tutaj nie chodzi o to, że instytucje nie są potrzebne. Ci na początku, którzy potrzebują kierownika, tego, który im wskaże drogę, ten kościół w postaci muru jest potrzebny. Ale na pewno nie w taki sposób usankcjonowany jako instytucja, gdzie kupa ludzi dla kariery zawodowej i dla mamony przyszła po to, żeby ustawić się w życiu, mając ogromne lęki przed zderzeniem się i skonfrontowaniem z realiami świata. Pogłębiając jeszcze tym bardziej dysproporcje. Trochę mnie nakręciło, drodzy Państwo, ale tak naprawdę tak to wygląda. Jeżeli ktoś już złapał kierunek, tak naprawdę najwyższa pora, żeby stanął na własne nogi. Czy nasi rodzice całe życie za rączkę nas prowadzą przez to życie? Oczywiście zdarzają się takie przypadki, ale czy o to chodzi? Więc w pewnym momencie, kiedy ksiądz już spełnił swoją rolę, no to trzeba się, że tak powiem, oderwać od tego cycka, tak jak się odrywa od rodziców i pójść własną drogą, bo nikt nikogo nie jest w stanie zbawić. Nikt nikomu nie jest w stanie pomóc, każdy sam może tylko sobie pomóc, inni mogą wam tylko wskazać kierunek, mogą wam dopomóc, towarzyszyć wam w tej drodze, albo wam w niej przeszkadzać i podstawiać nogi. I którykolwiek z nich nie podejdzie do was, będzie mówił, że robi to dla waszego dobra. Ale czyj pierwszy interes ma na względzie? Zgodnie z zasadą poznać drzewo po owocach jego. Także, drodzy Państwo, naprawdę warto sobie przeanalizować pewne rzeczy, bo nikt inny konsekwencji za wasze działanie nie będzie ponosił, tylko wy sami.
dlatego warto wsiąść w ten helikopter, wznieść się i spojrzeć. Jeżeli tak się odżywiałem, jeżeli tak robiłem, to nie dziwota, że dzisiaj wylazło to czy inne. A dlaczego takie, a nie inne? Bo u kogoś innego on tak żyje, a jemu nie wylazło. No nie porównujmy się do innych. No jemu nie wylazło, bo on ma inny organizm, bo jeszcze inne czynniki na to mają wpływ. Wszystkich nie jesteśmy w stanie ogarnąć, ale ty masz się skupić na swoich własnych elementach i czynnikach wpływających na twoje zdrowie. Jeżeli zaśmiecałeś, to w tym momencie, dlaczego mój przyjaciel mógłby powiedzieć, dlaczego mam gronkowca, paciorkowca? No dlaczego, tak? Bo ktoś inny ma coś innego, inny ma raka, a jeszcze inny walnie ma alergię albo ma łuszczycę. A jeszcze inny ma coś innego, ale źródło tego wszystkiego jest w nieprawidłowym postępowaniu, w utoksycznianiu naszego organizmu na poziomie komórkowym, śmieceniu ponad wszelką miarę. I myślimy, że lekarz da tabletkę, ból nam zejdzie, problem nam ucieknie, a my dalej będziemy robili to, co robiliśmy i w ogóle nie zmienimy swojego postępowania. I mam taką prośbę. Tacy, którzy nie są gotowi na to, by zmian dokonywać w swoim życiu, to proszę nawet do mnie maili nie pisać. Ja jestem tylko po to, żeby Państwu wskazać pewne rzeczy. Nie jestem lekarzem. Chcecie lekarzy? Proszę bardzo. Prawnie są usankcjonowani? Zapraszam do nich. Chcecie być oszukiwani? Proszę bardzo, zapraszam do nich. Oczywiście wśród nich są prawdziwi ludzie z wielkimi sercami, którzy będą się dwoili, troili, żeby Wam pomóc. Ale guzik zrobią, jeżeli Wy nie będziecie chcieli sobie sami pomóc. Najwyższa pora się obudzić. Ja przepraszam, ale miałem w tym tygodniu tyle na to przykładów, że w kontekście tego artykułu po prostu zawierzcie sobie. Jak można ufać komuś, jeżeli się nie wierzy samemu sobie? Właśnie to zrodziło nowy model badań klinicznych zwany badaniami wynikowymi. W tego typu badaniach jednoczesnej zmianie ulega wiele czynników i przez cały czas zmierzony jest kumulatywny efekt różnych zestawów zmiennych. Na przykład integracyjny lekarz leczący pacjenta cierpiącego na raka może jednocześnie starać się wzmocnić jego układ odpornościowy przy pomocy ziół i suplementów, alkalizować jego pH, podtrzymywać zdolność jelit do trawienia, absorbowania i odtruwania tego, co zjadł, zalecać dużą dawkę przeciwutleniaczy oraz ordynować ćwiczenia i jogę. Jeżeli w kontrolowanych klinicznych próbach stan zdrowia pacjentów realizujących taki protokół ulega poprawie, znamy wynik, ale nie rolę każdego z czynników modyfikujących przebieg choroby. Kwestie etyczne dotyczące naukowców Urzędu do Spraw Żywności i Leków. Następna sprawa to etyka zawodowa niektórych naukowców. 3 lipca 2006 roku redaktor naczelny prestiżowego periodyku medycznego, tytułu nie będę już wymieniał, w artykule "Skończyć ze złym zachowaniem". Naukowców traktuje się zwykle jak kogoś bez skazy, ale po ostatniej głośnej fali etycznych wykroczeń popełnianych przez naukowców, wiara społeczeństwa w naukę i naukowców gwałtownie spada. Liczne przypadki zachorowań niezgodnych z etyką naukowca, które trafiły w ostatnim roku na moje biurko, wywołały we mnie uczucie rozczarowania zawodu i odarły mnie ze złudzeń. Oczywiście większość naukowców to prawi ludzie, działający zgodnie z zasadami najwyższej uczciwości. Każdego roku publikuje się jednak zadziwiająco dużo medycznych artykułów naukowych, które okazują się później fałszerstwami. Ten rodzaj naruszeń etyki zawodowej często wiąże się z konfliktami interesów związanymi z finansowym zyskiem, rozwojem kariery i pragnieniem uznania. Komuż z nas są obce te uczucia, tak? Tylko ilu z nas sobie już z nimi poradziło? Firmy farmaceutyczne są po to, aby zwiększać zyski swoich akcjonariuszy, ale lekarze i szkoły medyczne nie mają już takiej wymówki. Odpowiadają jedynie przed swoimi pacjentami. Misja szkół medycznych i szpitali klinicznych, która uzasadnia ich wyjątkowy status, polega na kształceniu kolejnego pokolenia lekarzy, prowadzeniu ważnych badań naukowych oraz na trosce o najbardziej chorych członków społeczeństwa, napisała 15 stycznia 2009 roku Marcia Angel, była redaktor naczelna New England Journal of Medicine. Nie chodzi o wchodzenie w lukratywne finansowe związki z przemysłem farmaceutycznym. Praktyki wielu przemysłów są naganne, ale zachowania znacznej części medycznej profesji są moim zdaniem jeszcze bardziej karygodne. Praktyki wielu przemysłów są naganne, ale zachowania
zachowania znacznej części medycznej profesji są moim zdaniem jeszcze bardziej karygodne. No bo o ile możemy się zgodzić, że jakaś firma farmaceutyczna nastawiona jest na zysk, no to teraz dlaczego ci, którzy powinni być na straży właśnie z, powiedzmy sobie, etyki i zdrowia, no zapominają o tych aspektach. Ktoś mógłby powiedzieć, że mamy ostateczną zaporę w postaci regulacji rządu federalnego, chroniącego nas przed przeżartymi konfliktami interesów przemysłem i jego bezwzględnym dążeniem do zysku. Bezwzględnym dążeniem do zysku. No nie czarujmy się, drodzy państwo. Bezwzględne dążenie do zysku. No ale w sumie to jest wypadkowa tego, co jest w społeczeństwie. Popatrzcie na siebie. Jak wiele jesteście gotowi zrobić, żeby osiągnąć zysk. Czy możemy zatem powiedzieć, że FDA, pełny nadzór nad próbami klinicznymi nowych leków i urządzeń, wierząc, że zapewni on ich właściwy przebieg? Niestety, okropnym i dobrze znanym faktem jest to, że wielu urzędników FDA uzależnia się finansowo od firm farmaceutycznych bądź technologicznych. Znaczy, drodzy państwo, to jest to pokazane na przykładzie Urzędu do Spraw Żywności i Leków, ale tak naprawdę ta praktyka dotyczy każdego innego urzędu i nie tylko w Stanach, ale i również u nas. Ja już mówiłem kiedyś, że w Brukseli na jednego urzędnika przypada 20 do 50 lobbystów, w zależności od tego, nad czym w danym momencie głosują. Nic więc dziwnego, że ponad 4 na 5 ankietowanych Amerykanów uważa, że FDA podejmuje decyzje kierując się względami politycznymi, a nie naukową wiedzą medyczną. Temat ten omówiono w pracy opublikowanej w październiku 2006 roku JAMA. Czytamy tam, że spośród prawie 3000 członków personelu FDA, których poddano anonimowemu wywiadowi, 28% przyznało się do finansowych związków, które miały miejsce w poprzednim roku z firmą produkującą zgłoszony do zatwierdzenia lek lub jej konkurentem. Najpopularniejszym rodzajem związków były umowy konsultingowe, kontrakty badawcze lub stypendia oraz akcje i inne dobra inwestycyjne. W reakcji na ostrą krytykę ze strony kongresu i prasy po niezliczonych skandalach, z których większość dotyczyła dopuszczania leków takich jak Vioxx i Lupron, które uśmierciły dziesiątki tysięcy ludzi, komisarz FDA dr Edward von Eschenbach, patrzcie państwo, jakie ciekawe w brzmieniu nazwisko, tak? Powołał specjalny wewnętrzny komitet śledczy z udziałem kilku ekspertów z zewnątrz, którego zadaniem była ocena zdolności FDA do pełnienia powierzonego mu zadania. W końcowym raporcie komitetu zatytułowanym FDA Zagrożenia nauki i misji, ogłoszonym na początku roku 2008, czytamy: FDA nie jest w stanie pełnić swojej misji, ponieważ jego baza naukowa uległa erozji, zaś naukowa struktura organizacyjna jest słaba. Koniec kropka. FDA nie jest w stanie pełnić swojej misji, ponieważ jego baza naukowa uległa erozji, zaś naukowa struktura organizacyjna jest słaba. A cały świat dzisiaj je na modę tego, co lansują właśnie w Stanach. Ja mam nieodparne wrażenie, że my teraz tak czytamy, gadamy, psy szczekają, a karawana idzie dalej. Że to jest tylko taki głos wołającego na pustyni. Ciekawe, kto go usłyszy. W jego dalszej części autorzy, bo wielu słyszy, ale kto naprawdę usłyszy? W jego dalszej części autorzy stwierdzają, jego kadra naukowa nie posiada wystarczającej zdolności i możliwości. I naukowym programem FDA brakuje spójnej struktury i wizji oraz efektywnej koordynacji i priorytetów. Drodzy państwo, a czy wy macie swoje priorytety? Macie cele w życiu? Czy to są czasami takie półcele, żeby dzieciom żyło się lepiej? Ale pytanie jak, w jakim świecie? To już takiego pytania często sobie nie zadajecie. Wśród szokujących wniosków znalazł się i taki. FDA nie jest zdolny do zapewnienia narodowi bezpiecznej żywności. FDA, instytucja, Urząd do Spraw Żywności i Leków, urząd powołany do tego, by strzegł społeczeństwo przed tym, aby ich nie truto, nie jest zdolny do zapewnienia narodowi bezpiecznej żywności. A ja jeszcze raz powtórzę, według mody, jaką lansuje się w Stanach, jeżeli chodzi o żywienie, dzisiaj karmi się wszystkich ludzi na świecie. Łykamy to jak świeże bułeczki.
Zresztą, drodzy Państwo, ja dzisiaj troszeczkę może dłużej opowiem, bo chciałbym skończyć temat. Za tydzień programu nie będzie. No właśnie a propos tego USA, bo no przyjeżdża za... Bardzo się cieszę z tego. Przyjeżdżają w środę ludzie, u których przez rok była moja córka, ucząc się w szkole średniej w Stanach. Mam zamiar naprawdę o wiele rzeczy ich wypytać, także no przez ten tydzień będę im pokazywał Polskę. I w niedzielę nie będę po prostu fizycznie w stanie zrobić programu. Ja będę miał materiał, jeżeli uda mi się gdzieś w dobrych warunkach to zrobić, to zrobię, ale przygotujcie się na to, że za tydzień programu nie będzie. A skoro już o tym mówimy, to w najbliższym czasie będę chciał też zrobić wywiad z dwoma, trojgiem różnych ludzi, którzy, nawet cztery osoby, zobaczymy. Za każdym razem to będzie inny temat. Na pewno to będzie temat też nowych takich metod, które wchodzą na rynek, ale to o tym sobie może na koniec powiemy. Także jako powtórzę. Urząd do spraw żywności i leków nie jest zdolny do zapewnienia narodowi bezpiecznej żywności. No cóż, przynajmniej jedna rządowa agencja jest na tyle uczciwa, by przyznać się do własnej niekompetencji. W tym miejscu należałoby jednak zapytać, ilu Amerykanów albo członków Kongresu słyszało kiedykolwiek o tej samokrytyce. I to jest to, o czym ja Państwu tutaj mówiłem, tak? Że tak naprawdę właśnie brakuje tej samokrytyki. Ja tutaj powiększę to zdanie. Ja nie wiem, czy ono będzie widoczne gdzieś tam kiedykolwiek na stronach w tym, jak Państwo oglądacie program, ale może zobaczymy. To jest to zdanie, żeby może jako motto Państwu przyświecało przez jakiś przynajmniej czas. Może to w Państwach obudzi chęć do, no właśnie, zaufania sobie, uprawiania roślin według własnej koncepcji, do tego, by swój los wziąć w swoje ręce. Warto także podkreślić, że wskutek błędnego założenia, że medycyna akademicka jest rzeczywiście oparta na nauce i dowodach i właściwie uregulowana, lekarze nieświadomie wymagają od innych systemów ochrony zdrowia spełnienia ważnych standardów badań, od tych, na których wspiera się ich system. Lekarze niemalże zignorowali doniosły fakt, że wiele tradycyjnych systemów medycznych, takich chociażby jak chiński czy ajurwedyjski, zostały potwierdzone przez niezliczone generacje prób i błędów. Przez tysiące lat stosowania. Stosowanie ich przez miliardy ludzi w wielu częściach świata stanowiły przekonywujący dowód na to, że są one efektywne. To, co ja często mówię, dzięki temu jest nas dzisiaj na świecie 8 miliardów. Ciekawy jestem, ile nas będzie przy tych metodach, które dzisiaj nam się stosuje i sprzedaje jako wielce naukowe. Co więcej, te niezachodnie systemy medyczne są również przedmiotem rygorystycznej naukowej oceny, jako że kultury, które je stosują, wykształciły swój własny naukowy establishment i krytyczne pisma medyczne. Konkurencyjne naukowe metody rozpoznawania chorób i leczenia. Słynny spór między dwoma znanymi XIX-wiecznymi naukowcami, Louisem Pasteurem i Antonem Behempem, jest aktualny do dziś. Jaki czynnik decyduje o tym, że zachorujemy lub umrzemy? Kiedy zostajemy wystawieni na działanie mikrobów? Co jest kluczowe? Mikrob najeżdżający nasz organizm z zewnątrz, czy wewnętrzne mechanizmy obronne organizmu, bądź ich brak? I tutaj, drodzy Państwo, chciałbym, żebyście też się bardzo mocno teraz skupili, bo to jest to, o czym ja mówię. Technologiczna medycyna, która nastała po Pasteurze, może czy powinno się przydać Pasteurze, po Pasteurze, nie pasuje mi po polsku, po Pasteurze, najwyraźniej opowiedziała się za pierwszym wariantem. Charakterystycznym dla niej działaniem jest zabijanie mikrobów, walka z rakiem i generalnie rzecz ujmując, toczenie bitew ze wszelkimi wrogimi chorobami przy pomocy leków, techniki i chirurgii. Jej wszechobecne nastawienie to w pewnym sensie wojna z naturą. Takie podejście sprawia, że szukając rozwiązania spoglądamy na zewnątrz siebie, a nie w głąb siebie. Czyli szukamy wroga, że wina jest gdzieś poza nami. Nie, drodzy Państwo, jeszcze raz będę krzyczał. Wina jest w nas, w każdym z nas z osobna. I niezależnie od tego, co nam jest z góry narzucane, czy nie. Przeciwny temu poglądowi był współczesny Pasteurowi Behamp,
który przekonywał, że tym, co czyni nas podatnymi na chorobę, jest styl życia, stres, dieta i temu podobne czynniki. I że chronić się przed nią możemy, wzmacniając naszą naturalną odporność w zakresie, w jakim staliśmy się na nią podatni. Beckham całkowicie odrzucał poglądy Pastera i wysunął hipotezę mówiącą, że przyczyna choroby tkwi w naszym biologicznym terenie. To właśnie Beckham postulował, główna przyczyna choroby jest w nas, zawsze w nas. Oczywiście, obie te perspektywy są ważne i zasługują na uwagę. Pierwsze podejście z desperacją szuka magicznych pocisków zdolnych do uderzenia w chorobę z zewnątrz. Drugie ogniskuje się na wzmocnieniu naszych wewnętrznych środków obrony, tak byśmy przede wszystkim stali się mniej podatni na chorobę. Niestety poglądy Pastera lepiej wpasowały się w kulturę, w której ludzie wolą uchylać się od odpowiedzialności za własne zdrowie. W wyłaniającym się nowym modelu medycyny zaczynamy zdawać sobie sprawę, że główny nacisk nie powinien być kładziony wyłącznie na atakowanie choroby z zewnątrz. W idealnym systemie ochrony zdrowia przede wszystkim rzadko byśmy chorowali, ponieważ główne zainteresowanie byłoby zwrócone zgodnie z sugestią Beckhampa na wnętrze, aby utrzymać dobrą kondycję fizyczną i psychiczną oraz witalność poprzez zapobieganie i skupianie się na naturalnych środkach ochrony, co nazywam prawdziwą i trwałą troską o zdrowie w przeciwieństwie do troski o chorobę. Nie ma krzty przesady w stwierdzeniu, że kamieniem węgielnym rozsądnego systemu troski o zdrowie jest zdrowy styl życia, który obejmuje zdrową dietę, odpowiednią dawkę ćwiczeń i snu, unikanie stresu, utrzymywanie właściwej wagi, unikanie wystawienia na czynniki toksyczne, odtruwanie i przypuszczalnie najważniejsze, posiadanie konkretnego celu w życiu. Ani Pasteur, ani Beckham nie mieli całkowitej racji, po prostu koncentrowali się na przeciwnych końcach spektrum wyjaśniającego, jak staniemy się chorzy lub utrzymujemy stan zdrowia. Zdrowy styl życia znajduje się na jednym końcu tego spektrum, a zarazki i inne czynniki, które atakują organizm, na drugim. Ja bym powiedział w cudzysłowie atakują, może nie tyle atakują, które się pojawiają, jako nasi sprzymierzeńcy, którzy chcą nam pomóc, chcą za nas zrobić to, czego my nie zrobiliśmy. Bo rachunek musi być równy, to musi być równowaga. Trudno sobie wyobrazić, aby ktokolwiek mógł dzisiaj przeczyć, że oba te czynniki odgrywają zwykle rolę w wywoływaniu choroby. To spostrzeżenie leży u podstaw obecnie rozwijających się koncepcji w ramach nowej dyscypliny, którą nazywa się medycyną integralnego zdrowia, która łączy spostrzeżenie odnoszące się nie tylko do wewnętrznego świata, ale i do zewnętrznego środowiska pacjenta, który jest uwarunkowany przez swoje ekonomiczne, społeczne i kulturowe czynniki. Większość ludzi, nie mających nic wspólnego z medycyną, jest nieświadoma tego, że medycyna ma bardzo ograniczone pojęcie o przyczynach większości chronicznych chorób. Drodzy Państwo, zapamiętajcie to i przekazujcie to innym ludziom. Medycyna ma bardzo ograniczone pojęcie o przyczynach większości chronicznych chorób. W większości przypadków działa po omacku. Dlatego jak zaufacie sobie, i tak lepsze wyniki osiągniecie. W rezultacie, a poza tym będziecie mieli pretensje tylko i wyłącznie do siebie, a nie żal do kogoś tam, bo i o co? Jeżeli będziecie świadomi tego, na jakich zasadach ktoś przebiega, to nie możecie mieć w tym momencie pretensji do tych panów, którzy biegają w białych fartuchach i tylko patrzą, jak kasę i skąd wyciągnąć. Większość ludzi, nie mających nic wspólnego z medycyną, jest nieświadoma tego, że medycyna ma bardzo ograniczone pojęcie o przyczynach większości chorób chronicznych. W rezultacie lekarze rzadko potrafią skierować swoje potężne bronie na właściwy cel. To ograniczenie pozostawia otwarte drzwi dla nowego integralnego spojrzenia modelu medycyny. Te hybrydowe podejście zakłada, że to sam organizm dokonuje procesu zdrowienia i że najważniejszym priorytetem medycyny powinno być wspieranie tego procesu. Poza tym jest tu także miejsce na bezstronne naukowe poszukiwanie technik i leków, które mogą pomóc ludziom czuć się lepiej. Zdrowie na poziomie komórek, kluczowa koncepcja leżąca u podstaw nowej medycyny medycznej. W minionych 40 latach rozpędu nabrał paradygmat bliższy stanowisku Beckhampa.
Znaczenie czynników determinujących styl życia i dostrzeżenie wewnętrznej mądrości organizmu właśnie zaczynają przebijać się do głównego nurtu myślenia. To podejście kieruje uwagę głównie na wzmocnienie obronności samego organizmu, a nie na zwalczanie tego, co zaatakowało organizm i spowodowało jego niewydolność i chorobę. I drodzy Państwo, jak dzisiaj popatrzycie, zobaczcie, ile jest firm suplementacyjnych. To jest to, o czym tutaj piszą. Rocznie na świecie powstaje około 2000 firm suplementacyjnych. I z mojego punktu widzenia, czy Państwo weźmiecie sobie sok Alveo, czy Monavi, czy jakiekolwiek inne suplementy, czy Herbalife, gdzie mają na przykład bardzo dobry preparat podnoszący system immunologiczny na wyższy poziom, czy weźmiecie cokolwiek innego, tak naprawdę sobie służycie. To jest Wasz wybór, Wasza decyzja. Moją rolą jest tylko Wam pokazać, jak wiele tego jest. I podpowiedzieć czasami. Oczywiście mam swoje jakieś własne w tym momencie preferencje, z racji tego, że miałem taką drogę i prześledziłem, doświadczyłem paru rzeczy na sobie, ale nie jest człowiek w stanie wszystkiego doświadczyć, chociażby z racji tego, że zasoby finansowe są ograniczone, a poza tym druga rzecz, no człowiek by się wykończył, gdyby miał wszystkiego spróbować. No nie da się. Jeden idzie wolniej do tego celu, drugi szybciej, ale ważne, żeby coś z tym robić. Najtaniej jest pójść do lasu i najzdrowiej, powiem szczerze, pójść do lasu, zbierać zioła, suszyć i sobie parzyć te zioła i układać w różne konfiguracje, bo to wy zbieracie te zioła i wy wiecie, jakie macie intencje. Często ci, którzy zbierają albo uprawiają te zioła, to są jakieś plantacje albo myślą tylko i wyłącznie o kasie. A tutaj intencja przy zbiorze tego, jak będziecie Państwo to robili, też ma ogromne znaczenie. Mówiliśmy o fizyce kwantowej, o elementach wpływu na to, co się dzieje również z nami na dzień dzisiejszy. Także nie ma rzeczy niemożliwych. Z każdego momentu, w jakim jesteście, możecie zawrócić i pójść drogą zdrowia. Ale to ma być Wasza droga. To podejście kieruje uwagę głównie na wzmocnienie obronności samego organizmu, a nie na zwalczanie tego, co zaatakowało organizm i spowodowało jego niewydolność i chorobę. Według modelu, jaki tu przyjąłem, naukowe jądro tego podejścia obejmuje cztery główne czynniki, z których każdy odnosi się do poziomu komórkowego. Pierwsze, odżywcze potrzeby naszych komórek. Drugie, eliminacja toksycznych substancji. Oczywiście wszystkich się nie da wyeliminować, ale gadanie, że dzisiaj wszystko jest toksyczne, to jem byle co. Przepraszam, gadam, aż mi błony śluzowe wyschły. To się tak rozgrzeszam, bo dzisiaj wszystko jest toksyczne. No nie, drodzy Państwo, no zwracamy uwagę na to. Ja białego chleba już do ręki nie wezmę. Jeszcze czasami na mięso gdzieś tam, jak już nie chcę komuś przykrości zrobić, tak, ale wtedy na pewno węglowodanów nie biorę do ust. Ale drodzy Państwo, to wy sami wrzucacie do jamy ustnej to, a nie nic innego. Czyli jeszcze raz, odżywcze potrzeby naszych komórek, eliminacja toksycznych substancji, genetyczne defekty, czynniki psychoduchowe. Ja bym dodał jeszcze jako piąty ruch fizyczny. Życie to ruch. Im mniej ruchu, tym mniej życia. Mimo iż to zestawienie może wydawać się nieco dziwne i uproszczone, niezliczone badania i obserwacje kliniczne wykazały, że podstawową przyczyną każdej choroby są różne kombinacje tych czterech czynników. Gdyby wszystkie komórki funkcjonują doskonale, zachorowanie jest niemożliwe. Gdy wszystkie komórki funkcjonują doskonale, gdy przepływ energii jest prawidłowy, gdzie nie ma nigdzie blokad, wtedy zachorowanie jest niemożliwe. No chyba, że będzie to wypadek. Współczesna medycyna jest w stanie wojny z naturą. Po tym krótkim wprowadzeniu do rodzącego się nowego paradygmatu naukowej medycyny, którego fundamentem są czynniki wpływające na metabolizm komórek, wróćmy do kontrastu, do wizji rywalizującego świata. Jak już zauważyliśmy, stare podejście do naukowej medycyny jest po części metaforą wojny. Jego celem jest pokonanie choroby za wszelką cenę przez działanie z zewnątrz organizmu człowieka. Wojna ta ulega znacznemu przyspieszeniu po odkryciu drobnoustrojów, które obarczono odpowiedzialnością za powodowanie chorób poprzez najazd na nasze organizmy. Od będącego punktem zwrotnym odkrycia Pastera toczymy z nimi nieustanną wojnę.
Nawet po odkryciu i wprowadzeniu do praktyki medycznej antybiotyków mających zabijać tych mikroskopijnych najeźdźców, wciąż upieramy się przy prowadzeniu tej wojny z naturą. Prawdę mówiąc, każdego dnia postępuje eskalacja tej wojny i tak samo jest z jej konsekwencjami. Na każdy nowy antybiotyk natura reaguje, tworząc nowe adaptacje, które manifestują się w postaci odpornych na antybiotyki szczepów mikrobów. Doprowadziło to do pojawienia się zabójczej bakterii o nazwie gronkowiec złocisty oraz kilku innych takich jak Pseudomonas i C. difficile, nie znam polskiej nazwy. Nawet łatwo poddającą się dawniej leczeniu bakteria pneumokokowa stała się odporna na wiele antybiotyków. I zobaczcie Państwo, dzisiaj co reklamują? Dawaj pieniądze na fundację, bo pneumokoki. Ale to, co dzisiaj jest i te dzieci, które przychodzą z tymi dolegliwościami, one są takim wyrzutem sumienia tych, którzy podejmowali takie, a nie inne decyzje. Obudzą się czy nie? Ale tak naprawdę chodzi o to, czy to wy się obudzicie. Niektóre mikroby są już odporne na wszystkie stworzone przez człowieka antybiotyki. Wbrew temu wszystkiemu istnieje tylko garstka ludzi, którzy mają odwagę mówić, że odkrycie antybiotyków nie było punktem zwrotnym w walce z infekcjami i w ratowaniu życia. Łatwo jest dostrzec, że ten postęp opłacony został dużym kosztem. Nasza wojna z naturą stała się katalizatorem jej wojowniczej reakcji. Jaka akcja, taka reakcja. Walczymy z naturą, z której powstaliśmy, więc natura nas zwalcza. Amen. Co w tym czasie działo się na drugim końcu spektrum, Pastor Beham? Dlaczego ignorowaliśmy oczywisty fakt, który mówi, że to te oportunistyczne infekcje atakują zwykle wtedy, kiedy nasza odporność jest osłabiona? I zamiast tego wciąż realizujemy farmaceutyczne i inne strategie, które przypominają taktykę spalonej ziemi, zmagania, które niszczą nie tylko wroga, ale powodują także szkody pośród Bogu ducha winnych cywilów, całkowicie ignorujących możliwość stworzenia warunków pomyślnej egzystencji za sprawą handlu, wymiany kulturowej, negocjacji i rozwiązywania konfliktów. Ponad 50 lat zajęło uświadomienie sobie niezliczonych potencjalnie śmiertelnych zagrożeń wynikających z używania coraz potężniejszych leków w oderwaniu od innych, bardziej naturalnych, wspomagających strategii. Mimo od tego, iż od dawna wiemy o mikroekosystemach, które funkcjonują w naszej skórze oraz w układach oddechowym, trawiennym, genitalno-moczowym. Dopiero niedawno zaczęliśmy dostrzegać znaczenie zakłócenia równowagi tych układów poprzez wprowadzenie do organizmu antybiotyków. Teraz te grzybice, zobaczcie, ile jest teraz leków, które nawet reklamują a propos grzybic, stóp i tak dalej. Jak ktoś ma grzybice na palcach, to jak z zewnątrz se pryska, to se tyle sobie popryska. Na chwilę. On ma grzybice wewnątrz, w jelitach, cały organizm jest zagrzybiony. Jak mu wyłazi między paluchami, to jest tylko czubek, nawet nie czubek góry lodowej. To jest tak, jakbym powiedział, mech na płycie skorupy ziemskiej. Bo w środku już jest grzyb. Jak nie zrobi nic od środka, to se może pryskać do końca dni. Równowaga w tych układach jest niezbędna do utrzymywania dobrego stanu zdrowia, zaś antybiotyki mocno ją zakłócają, podobnie jak wiele innych czynników, takich jak uboga dieta, stres, dysfunkcja układu immunologicznego, zbyt mało snu, złe trawienie, farmaceutyczne leki i szereg innych czynników. A już Państwu kiedyś mówiłem, że antybiotyk raz użyty to nic innego. Czymże są antybiotyki? Penicyliny. To są grzyby. Raz wprowadzony do organizmu trzeba 7 lat, żeby się z tego oczyścić. Jak widzieliście w słoikach tylko nalot na wierzchu, to korzenie są do dna. A grzyby odżywiają się czym? W środowisku, rozmnażają się idealnie w środowisku, zakwaszonym środowisku węglowodanowym. My w większości jemy węglowodany. A zakwaszamy czym? Ano słodyczami. Dlatego grzyby też jedzą, uwielbiają słodycze. A kiedy ich nie ma, to co zżerają? Zżerają witaminy z grupy B. Witaminy z grupy B są podstawowym budulcem układu nerwowego. Tworzą otulinę wokół tego głównego kanału nerwowego. Tak jak to, porównajcie sobie nerwy do takiego przewodu elektrycznego. Impuls idzie środkiem, dookoła jest taka otulina, izolacja. I ta izolacja zbudowana jest właśnie z witamin z grupy B. Jak drożdżaki zjedzą wam w tym momencie i te grzyby wam zjedzą, głodne grzyby nienasycone zjedzą, one się rozmnażając też w tym momencie żrą, co im popadnie. Ja używam takiego obrazowego języka. W tym momencie macie goły przewód.
i byle co, ktoś krzywo na was spojrzy, coś i już jesteście zdenerwowani. Pogoda nie taka, i już są nerwy i głowa boli, tak? Naturopaci. Dzieci z ADHD. Dzięki temu, że parę osób posłuchało, ja tylko podpowiedziałem. Dwoje dzieci z ADHD wyszło dzięki ziołom z ADHD. Czy więcej mam mówić? Myślę, że warto czasami powtórzyć, ja już parę razy o tym mówiłem, o tym mechanizmie, bardzo prostym mechanizmie. Tutaj patrzymy na to z punktu widzenia ludzi, którzy już coraz głośniej o tym mówią, dostrzegane na zewnątrz, ale pytanie, czy macie czekać, aż to, czy macie czas na to, żeby czekać, aż zostanie to wdrożone na co dzień, aż ten rządzący, ci, którzy pociągają za sznurki, ten establishment, podejmie decyzję i wprowadzi to oficjalnie. Macie czas na to, by na to czekać? No ci, którzy chcą, niech czekają. Ciekawe, ilu się doczeka. W końcu dotarło do nas, że ilekroć wprowadzamy antybiotyk, aby zabić drobnoustrój, który wywoła infekcję, w organizmie pozostają tylko te mikroby, które potrafią przetrwać w jego obecności. Inne ulegają oczywiście procesowi leczenia. Te wewnętrzne ekosystemy, czyli inaczej mówiąc, wszystko ginie, nawet nasze własne pożyteczne. Te wewnętrzne ekosystemy zostają radykalnie zmienione, dopóki każdy z nich nie zostanie przywrócony. Dokonuje się to w drodze odtworzenia delikatnej równowagi pomiędzy układami obronnymi naszego organizmu oraz układami odpornych mikrobów, które wciąż rezydują w przewodzie pokarmowym, skórze, pochwie, łzach i górnej części układu oddechowego. Jeżeli bakterie będące przyczyną choroby nie zostają zabite przez antybiotyk, można uważać je za szczególnie oporne i potencjalnie zdolne do stania się odpornym na lek superszczepem. Należy pamiętać, że te paskudztwa żyją w każdym z nas, ale stają się chorobotwórcze dopiero wtedy, kiedy ich liczba przekracza pewien poziom. A kiedy przekracza? Ano wtedy, kiedy stwarzamy im odpowiednie warunki do namnażania się i do rozwoju, czyli tworzymy odpowiednie środowisko. Czyli co? Śmieci na wejściu. Czyli to tak jak te dane, które wrzucamy do komputera. Kiedy oczyścimy biologiczną przestrzeń, zabijając przestrzeń przyjazne nam mikroby, które nas chronią, bakterie te rozmnażają się nadmiernie i osiągają masę krytyczną, umożliwiającą im niszczenie naszych tkanek. Ja pojęcia masy krytycznej użyłem już swego czasu w innym kontekście. Ale tak naprawdę jest też, że nic się nie dzieje, my nic nie czujemy do momentu, póki nie osiągniemy masy krytycznej. Wtedy jeden atom powyżej tej masy krytycznej powoduje reakcję łańcuchową i zaczynamy chorować, jak nie na jedno, to na drugie. Leczą nas na jedno, wychodzi drugie, na trzecie wychodzi czwarte. Któż się cieszy? Firmy farmaceutyczne w ostatecznym rozrachunku. Z powodu naszego lekceważenia tych problemów infekcje gronkowcem złocistym są obecnie odpowiedzialne za tysiące zgonów, do których co roku dochodzi w naszych szpitalach. Opublikowany w czerwcu 2006 roku w magazynie Lancet artykuł podaje, że ponad 2 miliony ludzi na całym świecie są pasywnymi nosicielami tego gronkowca, przez co bakterie te stały się częścią naszej normalnej mikroflory. Chociaż to mikroby są dla większości ich nosicieli nieszkodliwe, przeniesione na ludzi mających obniżoną odporność mogą wywołać u nich zabójczą infekcję i to nie tylko w naszych szpitalach, ale i w normalnych społecznościach. Mimo iż ten gronkowiec jest nieszkodliwy dla większości jego nosicieli, ponieważ występuje w ich organizmach w niewielkiej liczbie, przeniesiony na ludzi z obniżoną odpornością do tych, u których antybiotyki rozszerzyły ten teren umożliwiający im rozrost w jelitach, istnieje groźba jego nadmiernego rozwoju i wystąpienie zabójczej infekcji. Według artykułu opublikowanego w 2009 roku w e-Medicine 5% wszystkich przyjęć ostrych przypadków badanych w latach 86-98 to przypadki ze komplikacjami będącymi następstwem zakażeń szpitalnych. Daje to w sumie 2 miliony infekcji i 90 tysięcy zgonów, których roczny koszt wyniósł 4,5 miliarda złotych. Przepraszam, dolarów. 4,5 miliarda dolarów. Przykre, że przeliczają to na miliardy, tak? Bo jedno życie nie ma swojej ceny tak naprawdę, ale tak to wygląda. 90 tysięcy zgonów, a 2 miliony infekcji gronkowce. Tylko w Stanach. Skomplikowane technologiczne podejście, które stoi u podłoża dążenia współczesnej medycyny do triumfu nad naturą, przydaje praktykującym lekarzom i naukowcom atrybut boskości. Ten system wierzeń prowadzi do zapaści,
współpracy i partnerstwa między lekarzem i pacjentem oraz ich obu z naturą, a następnie do wykształcenia postaw w rodzaju. Zadbamy o Ciebie, nawet jeżeli Ty sam nie będziesz dbał o siebie, oraz zostaw leczenie nam. Spoczęliśmy na laurach, polegając na niepełnym modelu nauki i medycyny, który ma rozwiązać nasze problemy ze zdrowiem i jednocześnie umożliwia nam umycie rąk od znacznej części naszej odpowiedzialności za prowadzenie zdrowego trybu życia i budowę nienaruszającego ekologicznego równowagi świata. Wokół tego jednostronnego modelu opieki zdrowotnej, radzącego sobie wątpliwie, przepraszam, bo coś mi się dzisiaj język plącze, wokół tego jednostronnego modelu opieki zdrowotnej, roszczącego sobie wątpliwe pretensje do prawdziwej naukowości, wyrósł potężny przemysł nazwany czasami kompleksem medyczno-farmaceutyczno-przemysłowym. Ale to już inna historia. Drodzy Państwo, ja proszę, abyście sami w kontekście tego artykułu wyciągnęli sobie swoje własne wnioski. Zależało mi na tym, żeby cały artykuł do końca Państwu przeczytać. Myślę, że te moje wstawki trochę, przepraszam za nie, bo one takie są czasami trochę emocjonalne, ale w tym kontekście chcę Państwu pokazać też, poznałem w tym tygodniu bardzo ciekawego człowieka, Igor Sołowiow. Będziemy mieli z nim wywiad w najbliższym czasie. Człowiek, który jest to lekarz, kształcony na wschodzie, tak jak mówiłem kiedyś, na Ukrainie, chociażby w Rosji, lekarze mają 50% zajęć z medycyny naturalnej. On jest specjalistą od akupunktury, ustawia kręgosłupy, masażystą, internistą i chirurgiem bodajże. Także mam nadzieję, sam opowie o sobie dużo, dużo więcej, praktykę w bardzo ciekawych miejscach na świecie prowadził. Napisał taką książeczkę Magia Medycyny. Ona będzie przedmiotem, ja ją aktualnie czytam, jestem w połowie, ona będzie przedmiotem innego programu również, mam nadzieję, bo zawarł tutaj bardzo ciekawe rzeczy. Myślę, że parę razy się z nim spotkamy, porozmawiamy sobie, bo naprawdę ma ogromną wiedzę i taką bardzo mocno osadzoną w medycynie chińskiej. Ale tu dzisiaj Państwu chcę przeczytać tylko jedną rzecz, ponieważ program jest o długowieczności. Mamy cały czas do tej pory cykl tego oczyszczania, o którym mówiliśmy, a oczyszczanie no, to jednak trochę długo trwa i jest proces. Nie czarujmy się, to nie da się zrobić sobie jednodniowego postu, by się oczyścić. Chcę Państwu coś zacytować jeszcze. W japońskich księgarniach o nagrzewaniu omoksa, co znaczy spalona trawa, przytacza się następujący jakoby historyczny fakt. W 1795 roku przybył do Yeddo, dawna nazwa Tokio, na zaproszenie prezesa Rady Ministrów jeden z najstarszych ludzi w Japonii, Włościan Manpe. Miał wtedy 194 lata. Minister poprosił go, aby zdradził sekret swojej długowieczności. Starzec odrzekł. Nauczyłem się od swoich przodków sposobu moksa, który stosowałem przez całe życie. Z całą rodziną każdego miesiąca, od 1 do 8, robimy nagrzewanie na nogach w punkcie Tsusan-li. Jest to punkt E36. Ja dzisiaj Państwu nie pokażę tego punktu. Jest to bardzo łatwo do znalezienia punkt na nodze. Dzisiaj chodzi mi tylko o zasygnalizowanie Państwu pewnej rzeczy. Moja żona ma obecnie 173 lata, syn 153, wnuk 105. Starzec został nagrodzony i z honorami odesłany do domu. Po 48 latach Manpe znów przybył do Yeddo na uroczystość otwarcia nowego mostu. Miał wtedy 242 lata, jego żona 221, syn 201, żona syna 193, wnuk 153, zaś żona wnuka 138. Mam nadzieję, że zachęciłem Państwa do tego. Ja powiem tak, jest to wygrzewanie miejsc akupunkturowych, wygrzewanie za pomocą traw, specjalnych traw, specjalnie skonfigurowanych, 12 traw, o tym dlaczego 12, to kiedy indziej, ale chciałbym Państwu już dzisiaj zwrócić na to uwagę. Druga rzecz, która w tym tygodniu do mnie trafiła, jak wiecie, sporo tego jest na rynku, to jest taka firma, która się nazywa LifeWave. Będę chciał zrobić wywiad z przedstawicielem tej firmy, bo to jest to, co ja bym nazwał, powiem tak,
Ja się zastanawiam cały czas nad technologią, ale oni wykorzystują podobną zasadę, którą się stosuje w MOXa, tak? Czyli punkty akupunkturowe. Z tym, że przy MOXa je się wygrzewa, chodzi o autofale cieplne, które wytwarzane są przez palone specyficzne rośliny nad tymi punktami, tak tutaj przykleja się plastry. Ja bym nazwał to już medycyną informacyjną, chociaż MOXy też bym nazwał medycyną informacyjną, która funkcjonuje już od setek lat, o ile nie tysięcy, ale nie nazywało się jej wcześniej medycyną informacyjną. LifeWave to są takie plastry, różne rodzaje, tutaj między innymi dzisiaj mówimy o bólu, są plastry na ból. No sam byłem świadkiem, powiem szczerze, mimo wiedzy jaką mam, to jednak lewa półkula mózgu, ta racjonalna, powątpiewała, mimo tego, że widziałem namacalne efekty. Dwa plastry przyklejane osobie z bólami chronicznymi, z którymi nie może sobie poradzić już nawet za pomocą leków, powodowały w ciągu 5-10 minut znikanie tego bólu. Sam zresztą mówiłem wam tydzień temu, no złapałem jakiegoś wirusa tam w tym szpitalu zakaźnym, 1,5 dnia mnie mordowało, na drugi dzień, we wtorek, miałem jeszcze taką straszną chrypę. I mój znajomi przyjechali, którzy, no chrypisz, dali, przykleili mi plasterek na szyi w takie ciekawe miejsce, już nie ma znaczenia może miejsce, oni mówią, że oddziaływuje to w promieniu 3 cm. Co się, ja mówiąc, w trakcie mówienia chrypa mi znikła. To się nosi przez 2 dni. To mówią, że działa na zasadzie pewnej wibracji do organizmu, wzmocnienia sygnału organizmu. I co było ciekawe, 2 dni nosiłem ten plaster, było fajnie. Po 2 dniach, jak go zdjąłem, no bo ponoć już nie działa, tak, to chrypa mi wróciła, ale już nie taka duża, mniejsza. Oczywiście tutaj też mówi się o tym, w Polsce to jest bardzo nowatorska metoda, dopiero się rozwija. Metodą w Polsce zainteresował się jakiś poważny profesor we Wrocławiu, który no teraz jakieś tam badania chce robić i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, na ile one będą rzetelne i to po prostu no, trzeba się otworzyć na pewne rzeczy. Ja wychodzę z założenia, że też, tak jak Państwu mówiłem, nie mam czasu czekać na to. Stosuję na sobie. Mój organizm jest bardzo czuły. W momencie, kiedy te plastry, ja poczułem, jak chrypa mi zeszła po 5-10 niecałych minutach, normalnie miałem szczypanie w ślinankach, ale dosłownie. No, polecono mi napić się wody. Napiłem się tej wody, rozeszło się, później po jakichś 20 minutach znowu napiłem się wody. Czyli jest oddziaływanie, jest oddziaływanie na bardzo subtelnym poziomie. Ja często mówię, że pokarm ma w sobie też, to Państwu kiedyś mówiłem, każdy pokarm ma w sobie pewną informację. Dzisiaj w McDonaldzie pod kątem chemicznym pokarm jest skonfigurowany tak, że jest idealny. Cóż z tego, jak w tym pokarmie nie ma żadnej informacji? On jest informacyjnie pusty. My, spożywając pokarmy, dostarczamy też informacje do organizmu. Tutaj jest ta informacja przesyłana bezpośrednio do organizmu z tego plastra, którym na bazie, nie wiem jak to oni tam, że tak powiem, wpisują w niego tą informację. Myślę, że to jest ciekawe. Myślę, że człowiek, którego zaproszę do wywiadu, no, będzie na tyle kompetentny, że nam wytłumaczy, na jakiej to jest zasadzie. No, my na Zachodzie lubimy się podpierać. Ja powiem tak, mój racjonalny umysł się buntował, ale widziałem efekt. Jakieś 3 miesiące temu ludzie z tej firmy obkleili mnie, tam przepychali. Było tak, że tu też chodzi o potencjały energetyczne, że raz byłem wiotki, raz mnie trudno było z miejsca przestawić, ale na mnie to nie działało, nie ruszyło mnie. Ale powiem szczerze, z tą chrypą i z tym, co się działo ze śliniankami, jeżeli chodzi o mnie osobiście, no dało mi to wiele do myślenia. Jestem bardzo ciekawy tego wywiadu. Nie wiem jak Państwo, zobaczymy. Myślę, że to też jest fajna metoda dla ludzi, którzy przez wiele, wiele, wiele lat cierpieli na różne bóle, na które już nikt nic nie radzi, a tutaj nie ma tego skutku ubocznego w postaci psychotropów, w postaci narkotyków, które uzależniają, które niszczą organizm, które wypaczają psychikę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także warto, myślę, się nad tym też pochylić. Ja jestem bardzo ciekawy, zobaczymy jak dalej. I teraz powiem Państwu jeszcze jedną rzecz. Mówiłem o tym, że miałem no, totalne rozwolnienie, lało się ze mnie i chcę Państwu pokazać. To jest taka papryczka chili, nie jest nieostre zdjęcie, ale te z tyłu są bardziej ostre zdjęcia, to może pokażę, o tutaj. Jest to taki sos wymyślony przez jednego z moich przyjaciół i jego wspólnika.
Te wietnamskie, azjatyckie sosy są albo niby na bazie chili, ale łagodne, albo są bardzo, bardzo ostre. Ten jest taki, bym powiedział, pośredni. Ale jest tak fajnie skonfigurowany, to jest pewnego, on tutaj mówią nowość, bo to rzeczywiście jest nowość, jest tak skonfigurowany. Tutaj ja nawet nie, ja Państwu może przeczytam w składzie. W składzie ma ostre papryczki, sól, olej, ocet roślinny, przecier pomidorowy, czosnek i nic więcej. Nie ma żadnych konserwantów, nowość. Ja będę chciał, żeby w naszym sklepie Wolnej Ludzkości jako zdrowa żywność to się pokazało. Ale dlaczego o nim mówię? Bo ja już się w miarę czułem, ale no dalej był problem no, załatwianiem się. Woda się ze mnie lała. I powiem Państwu, ja zjadłem taki słoiczek, w którym jest 80 gram. Wieczorem na trzy kanapki, ale tak obficie, i rano na trzy kanapki. I powiem tak, zapomniałem o wszystkich problemach, mimo tego, że zioła jadłem inne. Także, tak informacyjnie, może robię kryptoreklamę koledze, ale myślę, że na to zasługuje. Poza tym, dla tych, którzy nie wiedzą, papryczka chili ma kapsaicynę, czyli przeciwrakowa. A poza tym, dlaczego jeszcze o tym mówię? Ano właśnie dlatego, że mamy dalej oczyszczanie. A papryczka chili niszczy wirusy i pasożyty w naszym organizmie. I jako taki element po oczyszczaniu już tych poszczególnych elementów organów wewnętrznych, wrzucenie jeszcze teraz tak sobie takiej papryczki, to nie musi być ta papryczka. Drodzy Państwo, możecie kupić świeżą papryczkę, zrobić coś na własną modę. A ci, którzy będą chcieli spróbować, proszę się odezwać na maila. Mam parę słoiczków, odstąpię, nie ma problemu. Ale mówię, warto dlatego wprowadzić tą paprykę raz na jakiś czas. Oczywiście nie na długo. Ja jestem przeciwnikiem tego, żeby stosować coś przez dłuższy czas. Tak jak ci, którzy oczyszczali się tą pastą doktora Sulimy z zielem senesu. Senes ma bardzo specyficzne właściwości. Drodzy Państwo, zastosowaliście, więc zjedliście raz pastę. To nie to, że wy teraz będziecie na okrągło stosowali senes. Bo do wszystkiego organizm się przyzwyczaja. Raz zastosowane, oczyszczone jelita, oczyszczone organy i teraz wracamy pomału do normalnego sposobu odżywiania się. Oczywiście najlepiej by było na początek same owoce i warzywa. Zachęcam też do diety Daniela, którą sobie znajdziecie w internecie. Wprowadzenie sobie jeszcze właśnie na przykład czegoś takiego mocnego jak chili i w tym momencie macie Państwo takie już no, kompleksowe, powiedziałbym, dobicie tego wszystkiego, co tam jeszcze ewentualnie gdzieś mogło się zachować, bo papryczka akurat ma to do siebie, że oddziaływuje bardzo, bardzo głęboko. Drodzy Państwo, dziękuję serdecznie za to, że wysłuchaliście mnie. Ja jestem umówiony na Skype'a, także zapraszam na pewno za 2 tygodnie. Jeżeli będzie za tydzień, no to będzie, to sobie odsłuchacie już na YouTubie albo ci, którzy będą mieli na tyle ochotę, żeby sprawdzić, czy jest program. Nie obiecuję, bo naprawdę nie wiem, gdzie będę dokładnie. Prawdopodobnie będę poza Mińskiem, poza Warszawą, więc nie będę mógł tego programu zrobić. Jeżeli będę na miejscu, zrobię program. Także zapraszam Państwa do wzięcia swego życia w swoje ręce. I do usłyszenia, do zobaczenia, jak nie za tydzień, to za 2 tygodnie. Było mi niezmiernie miło. Życzę Państwu udanych wakacji. Pogoda będzie w najbliższym czasie rewelacyjna. Korzystajcie ze słońca. Odrzućcie strach, odrzućcie wszelkiego rodzaju bóle i cieszcie się życiem. Tego Wam życzę. Dziękuję ślicznie i do usłyszenia, do zobaczenia.